spotkaniu, które dla Państwa przygotowaliśmy w ramach takiego cyklu, który przygotowany został już w ubiegłym tygodniu, bo tydzień temu, równo w czwartek, też o godzinie 19, widzieliśmy się w zakresie technologii MelTV, o której ja dzisiaj będę mówił, w temacie właśnie zastosowania na tkankę tłuszczową. Ja jeszcze tylko poproszę tu koleżankę, jakby mogła mi przynieść kosmetologię estetyczną. Możesz wziąć od Łukasza, ja pokażę, bo duży, obszerny artykuł właśnie o tej technologii ukazał się i w Beauty Forum, w wydaniu targowym właśnie, który teraz już ma swoje miejsce, ale również ukazał się, moi Państwo, w kosmetologii estetycznej w magazynie cały merytoryczny artykuł doktora Łukasza Milczarka właśnie w obszarze technologii MelTV, o której dzisiaj będziemy mówili, czyli 448 KHZ, czyli właśnie tej technologii, która działa dziś dość głęboko. Ja zachęcam oczywiście Państwa i wszystkich, którzy dzisiaj są, żeby przywitać się, ci co oczywiście dzisiaj są, poproszę łapki do góry, moi drodzy. Hello, witam, będzie mi niezmiernie miło Was dzisiaj oficjalnie przywitać na naszym spotkaniu. No i cóż ja mogę dzisiaj powiedzieć? Myślę, że sobie zaczniemy i przejdziemy do naszego, moi kochani, spotkania, które właśnie jest podyktowane pod brudkowi. Czyli dzisiaj troszeczkę zastosowanie tej technologii, bo o tej technologii TECAR za chwilę trochę powiem i wyjaśnię, jak ona działa właśnie w temacie podbródka, bo ubiegły tydzień był podyktowany, przypomnę, lipolitycznemu zastosowaniu właśnie technologii MelTV na spalanie tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, czyli mówiliśmy tam, moi Państwo, o tak zwanym tłuszczu krzewnym. Tak więc zachęcam wszystkich Państwa, którzy nie mieli okazji jeszcze wrócić do tego webinaru i do tego mojego spotkania, żeby sobie odpalić to i zobaczyć. A ja tutaj dla Państwa właśnie niespodziankę, najnowsze wydanie kosmetologii estetycznej, mam nadzieję, że widać. I moi Państwo, w tej kosmetologii estetycznej obszerny artykuł właśnie o dzisiejszym zastosowaniu technologii MelTV, która właśnie już się pojawiła, i artykuł merytoryczny doktora Łukasza Milczarka, tak więc kto będzie sobie życzył, zapraszam dokładnie do strony 156, 157. No i oczywiście też chciałem podziękować jeszcze, ponieważ krótki artykuł się pojawił z podziękowaniem za całą akcję Beauty Campera, którą robiliśmy w Polsce, tak więc mam nadzieję, że będą mieli Państwo miłą lekturę do poduszki, jeżeli chodzi o to wydanie kosmetologii estetycznej, ale nie tylko, jeszcze powiem, bo to, że oczywiście jest o technologii, o której ja dzisiaj będę Państwu mówił, to chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Witam Akademię Piękna, witam Was dziewczyny, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej fajnej rzeczy, która tutaj się pojawiła, bo to wydanie jest wyjątkowe tej kosmetologii, tak zwane wydanie targowe, które mamy. No i moi Państwo, żeby nie lać za bardzo wody, to jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć o jednej rzeczy bardzo fajnej, która jest taką częścią naszej firmy, czyli, moi Państwo, już powiem, ucz się, aby latać, z Kasią Kędzierską, moi Państwo, naszym opiekunem, szkoleniowcem, moi Państwo, coachem rozwoju biznesowego. Świetny, moi Państwo, artykuł o tym, ucz się, aby latać, czyli co zrobić, żeby rozwijać się, moi drodzy, iść do przodu, nie stać w jednym miejscu. O tym myślę, że również powie Wam nasza Kasia Kędzierska. Tak więc fajne wydanie, dwie strony artykułu, wywiad świetny dotyczący również książki, którą wydała, i nowego portalu, który uruchomiła Kasia Kędzierska. Tak więc myślę, że warto dla tych osób, które chcą tak rozwojowo pomyśleć sobie o sobie, przejrzeć to wydanie. Jest dużo takich fajnych rzeczy. Kasia Kędzierska, Stępień, właśnie w tym wydaniu. No ale idźmy, moi drodzy, do naszego dzisiejszego spotkania, czyli zastosowanie technologii tej lipolitycznej. Ja jeszcze sobie wrócę, moi Państwo, do prezentacji, no bo bez prezentacji to nie byłbym w stanie dzisiaj wiele rzeczy powiedzieć, ale
O technologii Meltivio jeszcze przypomnę tym, którzy nie mieli okazji jeszcze się z nami spotkać. Zachęcam do obejrzenia tego 24 sierpnia, czyli ubiegły czwartek, gdzie dużo mówiłem o insulinooporności, o tłuszczu trzewnym, o problemach i zastosowaniem tej technologii w obszarze szczególnie ciała, bo pamiętajcie, jest to technologia głównie działająca w obszarze ciała i nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale przede wszystkim częstotliwość tej fali radiowej z zastosowaniem tej dwubiegunowości przy zmiennym napięciu 448 kHz, o czym już powiedziałem, która jest emitowana na bardzo głębokich warstwach, czyli to, co właśnie wyróżnia tą technologię na tle tego, co, moi Państwo, jest na rynku. Pozdrawiam Ewelinę, Kubę, Dominikę, Agnieszkę, tak więc witam Was. Kto jeszcze doszedł, to poproszę zawsze hello, krótką informację, bo to będzie mi miło Was przywitać. No ale moi drodzy, trochę jeszcze przypomnę, bo nie wszyscy mieli okazję w ubiegłym tygodniu być, czym jest ta technologia i na czym polega. I tutaj, moi Państwo, ta technologia, która zastosowana jest właśnie w tym urządzeniu, które tutaj obok mnie stoi, o którym dzisiaj będę Wam pokazywał w zabiegu na podbródek, bo dzisiaj naszym, moi Państwo, tytułem webinaru jest oczywiście drugi podbródek, czyli co zrobić z tym drugim podbródkiem i jak sobie z nim, moi Państwo, poradzić, szczególnie u tych osób, które borykają się z tym drugim podbródkiem. I o tym właśnie jest dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, że mamy tutaj specjalne procedury, gdzie mamy głowicę pojemnościowo-kondensacyjną 3,5 cm, którą dzisiaj będziemy stosowali. I to jest ta głowica, moi Państwo, czarna z tak zwanymi specjalnymi talerzami, które tutaj są. Są na ciało odpowiednie, o których mówiłem w ubiegłym tygodniu, takie dość duże, które kumulują dość dużą tą energię na głębokości 3 do 5 cm, tak więc dość mocno, działając lipolitycznie. I oczywiście dwie głowice, mniejsza głowica tego typu, którą dzisiaj będziemy stosowali przy twarzy, i głowica, moi Państwo, tak zwana głowica profilowa, która służyć będzie dzisiaj do tego, co dzisiaj będziemy robili i będę dzisiaj pokazywał właśnie na podbródku, czyli u tych osób, u których nadmiar tkanki tłuszczowej kumuluje się w tym, moi Państwo, obszarze bardzo często, a nawet jeżeli ktoś schudnie, to pomimo wszystko jednak ten obszar albo pozostaje taki, bo pamiętajcie, to jest technologia silnego spalania tkanki tłuszczowej i działając trochę biologicznie na poprawę gęstości, ale mimo wszystko jednak do poprawy lepszej gęstości służą zupełnie inne technologie, natomiast ta technologia jest taką alternatywą przede wszystkim dla technologii HIFU. Powiem dlaczego, bo w wielu procedurach zabiegowych, o których już przez wiele lat mówiłem, stosowało się technologię HIFU, która, moi Państwo, stoi tu po mojej prawej stronie, tam w rządku całych naszych, moi Państwo, urządzeń, które tutaj są. Ale jest to technologia, która, no, nie chciałbym powiedzieć, że ona nie cieszy się popularnością, ale nie ma już swojego takiego, takich zwolenników. W związku z powyższym bardzo często stosowało się technologię HIFU do tego, żeby wypalić i zmniejszyć objętość w obszarze tych miejsc. Niestety wadą technologii HIFU jest to, że często dochodziło do powikłań lub do przegrzania tej tkanki, a czasem nie było takich efektów lub dochodziło do tak zwanych zapadlin. W związku z powyższym dzisiaj tą głowicą, którą będę wykonywał zabieg, czyli tak zwaną głowicą pojemnościowo-kondensacyjną na głębokości od 3,5, będziemy przenikali i tak zwaną rezystywną, którą w mniejszym stopniu używamy na twarzy, moi Państwo, ale rezystywna służy bardziej do typowo zabiegów i w ogóle urządzenie jest mocno skoncentrowane wokół ciała, ale również służy do tak zwanych małych, delikatnych obszarów, również do tego, żeby poprawić delikatnie wszelkiego rodzaju kłopoty z jędrnością skóry, ale może nawet niekoniecznie z jędrnością,
co, moi drodzy Państwo, lepiej wprowadzić składniki aktywne w głąb skóry, uruchamiając tak zwane procesy biologiczne, czyli te procesy, które mają na celu zapewnić lepszą przebudowę włókien, uelastycznić tą troszeczkę skórę. Dla mnie osobiście ta technologia z zastosowaniem właśnie tych srebrnej głowicy, czyli głowicy, o której ja już tutaj powiedziałem, czyli tej głowicy przenikająco-rezystywnej, bardziej skupia się wokół na przykład uszkodzeń nerwów twarzowych, moi Państwo, zapalenie nerwu twarzowego, wszelkiego rodzaju, moi Państwo, nerwobólach, wszelkich uszkodzeniach, też również, o czym opowiadałem na webinarze 24, do którego gorąco Państwo zachęcam, mówiłem o na przykład boleriozie, czyli wszystkie te tak zwane problemy neurodegeneratywne, czyli ta bolerioza neurologiczna, i przy boleriozie tej neurologicznej właśnie jak są problemy ze stawami, z kośćmi czy z tymi wszystkimi ruchowymi rzeczami, stosuje się właśnie tą tak zwaną rezystywną głowicę. No i moi Państwo, przede wszystkim mamy do czynienia tutaj z doskonałym też właśnie napięciem tej skóry, ale głównym działaniem tej technologii jest spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście w obrębie polików i w obrębie tutaj podbródka. My się dzisiaj skupiamy na podbródku. No i teraz, moi Państwo, wiemy już, jak działa, czyli wiemy, że stosujemy tutaj dwa bardzo silne RF-y, które tutaj są na tej technologii 448KHZ, ale musimy pamiętać o tym, że jest to technologia, która działa lipolitycznie i niestety no, trzeba być ostrożnym i uważać w spalaniu tej tkanki tłuszczowej. Dlaczego? Dlatego, że to spalanie tej tkanki tłuszczowej, moi Państwo, jest dość no, skuteczne. Ja dzisiaj trochę powiem, jak to łączyć z lipolitykami i z innymi jeszcze technologiami i trzeba robić to ostrożnie, żeby nie doszło, moi Państwo, do zapadlin, szczególnie w obszarze tutaj tych polików, czyli nie możemy tak wypalać tej tkanki tłuszczowej, żeby później nie dochodziło, moi Państwo, do sytuacji, w których no, ta twarz wygląda niezbyt estetycznie, czyli z tego, co my chcemy zrobić estetycznie, ona staje się nieestetyczna. W związku z tym musimy pamiętać, że w mniejszym stopniu stosujemy te srebrne, czyli te rezystywne, a stosujemy pojemnościowo-kondensacyjne, czyli te parne, bo one działają na głębokości od 3 do 5. Stosujemy tylko te głębsze, na większych głębokościach 9 do 12 cm, wtedy, kiedy obszar podbródka jest tak bardzo, moi Państwo, no powiem, zaatakowany tą tkanką tłuszczową, że rzeczywiście w zasadzie nie ma innego wyjścia niż stosowanie głębszej tej głowicy i wtedy używamy mniejszej tej głowicy i pojemnościowo, punktowo sobie tutaj pracujemy właśnie rezystywnie, przenikająco, jeżeli chodzi o tą część. No, oczywiście stosując technologię Meltivia możemy też delikatnie, tutaj pięknie, ładnie zarysować delikatnie żuchwę, przeprowadzając tak zwany lifting drill, który polega na tym, że kolistymi ruchami pracujemy. Przy czym pamiętajmy, nie jest to typowo technologia, która ma zagęścić, mocno poprawić, ona ma uruchomić procesy te biologiczne i spalać tkankę, moi drodzy, tłuszczową w taki sposób, żeby osiągać jak najlepsze efekty podczas tego zabiegu. Jakie efekty możemy zabiegowe spodziewać się na twarzy? Bo dziś mówimy o twarzy, ale mówimy tutaj o obszarze tego podbródka. Celowo nie mówię, moi Państwo, całej twarzy, bo nie jest to technologia do stosowania na czoło, okolice oczu. Jest to bardziej technologia, którą stosujemy tam, gdzie mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, czyli z czymś, czym chcemy się, moi Państwo, pozbyć. I tutaj właśnie kolega podesłał już link do webinaru poprzedniego, gdzie zastosowanie na ciało. Pamiętajcie, że jeszcze będzie specjalny webinar, w którym będę mówił o zastosowaniu tego na pośladki, na wewnętrzną stronę łód, będę mówił o zewnętrznej stronie łód, kolana, będę omawiał wszystkie obszary, żeby Państwa troszeczkę, trochę przybliżyć zastosowanie tej technologii, ale trzeba być mega ostrożnym, proszę Państwa. Jeszcze raz to powtórzę, żeby stosować tą technologię na twarzy, w obszarze okolic oczu,
w obszarze czoła, moi Państwo, i w obszarze tutaj kości jarzmowej. Tak więc bardzo proszę, żeby z tym uważać, bo to nie jest technologia, to jest głównie mocny spalacz tkanki tłuszczowej, żeby później nie było tak, że ta twarz wygląda no nie w sposób niesymetryczny albo no nie wygląda w sposób odpowiedni. Oczywiście zajmuje się liftingiem, wyszczuplaniem w obrębie twarzy i trzeba pamiętać, jest to przede wszystkim wyszczuplanie w obrębie twarzy i głównie ciała przede wszystkim. To 70% tego urządzenia, w zasadzie 80% to jest ciało. Ten dodatek twarzy to jest tylko punktowo tam, gdzie mamy nadmiar tkanki tłuszczowej. Jest lekkie zagęszczenie, ujędrnienie, poprawia troszeczkę gęstość tej skóry, redukuje przede wszystkim, jeszcze raz powiem, tkankę tłuszczową i lekko spłyca kurze łapki, ale tak jak mówię, tu mamy lepsze technologie typu RF mikroigłowy, typu mamy technologie na przykład właśnie Inari i mamy wiele innych rzeczy, które zdecydowanie lepiej będą działały, żeby za bardzo nie zadziałać, moi drodzy, właśnie na zmniejszenie tej tkanki tłuszczowej, która też jest pewną formą wypełniaczy, dlatego bardzo dużo robi się w tej chwili tych lipotransferów, moi Państwo, właśnie w taki sposób, żeby podziałać na tą, na miejsca, w których zabieramy tą tkankę tłuszczową i gdzieś ją tam w odpowiedni sposób już przygotowany, no, wprowadzamy jako naturalny wypełniacz w danych obszarach. Trochę o technologii jeszcze powiem, o czym było mowa tydzień temu, ale dla osób, które dzisiaj są nowe, które albo będą odsłuchiwały, jak działa ta technologia. Przypomnę, zastosowanie z technologii internal cup, czyli tak zwanej głowicy pojemnościowej, czyli głowicy, moi Państwo, czarnej, o której tutaj mówiłem. I ta głowica czarna, moi Państwo, ma różne elektrody, ma elektrodę z izolatorem dielektrykiem, gdzie siła kumuluje się tuż pod powierzchnią skóry w tkankach miękkich, które z uwagi na większą zawartość wody, elektrolitu, posiadają dobrą przewodność, to głównie mięśnie oraz układ limfatyczny przede wszystkim, ale praca w tym obszarze zdecydowanie polecamy również na obszarach twarzy, tam gdzie mamy większą właśnie tkankę tłuszczową, dlatego ma działanie lipolityczne i tworzy właśnie te idealne warunki do spalania tkanki tłuszczowej. Do, jakby to powiedzieć, przewodnictwa tego będziemy używali, moi Państwo, masek kremowych, maski witaminowej, którą mamy Vitaminomask, maski, moi Państwo, Botopax, którą dzisiaj też będę stosował. Będę stosował maskę z ekstraktem ze śluzu ślimaka i bardzo fajna maska, szczególnie polecana przy tym zabiegu. Ja powiem dlaczego. Maska Dermostab to jest maska, moi Państwo, świetna, bo to jest linia cała monoceutyczna i jest to linia, moi Państwo, która no, jest szczególnie polecana, dlatego że tu jest stabilizowany cynk i muszę Państwu powiedzieć, że ta linia monoceutyczna jest linią, która świetnie się będzie sprawdzała jako maska kremowa przy odpowiedniej proporcji, którą dzisiaj pokażę, bo będziemy to łączyli z koncentratami naszymi w proporcji 30% koncentratu, 70% macki lub, proszę Państwa, tak jak tutaj w tym wypadku, ja będę stosował przy masce z tym Dermostab, będę stosował ampułki z tej linii. Dlaczego? Dlatego, że ta technologia, moi Państwo, o czym już mówiłem w przypadku ciała i to powtórzę, może po zabiegu, jakby to powiedzieć, to nie jest żadne powikłanie, ale przy mocniejszym zastosowaniu tej technologii, szczególnie z zastosowaniem jeszcze funkcji EMS, o której zaraz powiem, ona bardzo często, moi Państwo, wywołuje taką lekką pokrzywkę, która się pojawia na skórze. Ta pokrzywka bardzo często jest wynikiem też właśnie i spalania tej tkanki tłuszczowej, ale reakcji na ciepło. I ta linia Dermostab jest linią, która świetnie działa, moi Państwo, na wszelkie wypryski, zmiany skórne, na zmiany o podłożu również tak zwanych pokrzywek o nieznanej etiologii, moi Państwo. I to także bardzo dobrze będzie działała przy no, powiększeniu lub zwiększeniu porów. W związku z powyższym te osoby, które
w jakikolwiek sposób borykają się z problemami na przykład potliwości wzmożonej i przy tej wzmożonej potliwości pojawiają się jakieś potówki, zmiany skórne, zaczerwienienia, nawet zrobię specjalny webinar na temat tej, moi Państwo, odmiany pokrzywki, bo wczoraj nawet odpowiedziałem jednej z naszej opiekunek w ogóle, jak to działa, jakie jest zastosowanie i co to, z czym możemy mieć do czynienia z taką pokrzywką, czy takimi zmianami zaczerwienień skórnych. I to, moi Państwo, jest też reakcja bodźca tego termicznego, który tutaj mamy, bo ten bodziec termiczny idzie z dwóch RF-ów, rozgrzewa tą skórę, moi Państwo. Oczywiście badając ją termometrem możemy zbadać, że ona się potrafi rozgrzać do 40 nawet stopni, jednakże na odpowiednich warstwach to ciepło inaczej jest kumulowane. No i dokładamy tutaj te składniki aktywne w postaci masek, przypominam, w proporcji 70% maski kremowej, 30% zastosowania ampułki, którą tutaj będziemy mieli. I to samo przypomnę dla osób, które mają, moi Państwo, urządzenie już i ociele, to przypomnę wszystkim Państwu, że ja zdecydowanie polecam w przypadku ciała stosowanie tych kilogramowych, dużych maseł i zasada jest prosta, 70% masła i 30%, moi Państwo, procent oleju, czyli w tym momencie na przykład linię jagodową z tak zwaną tą linią jagodową, czyli specjalnym sorbetem jagodowym, ale świetnie się będzie sprawdzało zastosowanie, moi Państwo, linii arganowej, czyli oleju z arganu i do specjalnego balsamu arganowego. W przypadku ciała dłużej się pracuje, ma to bardziej wersję olejową, przypominam, 70%, 30% oleju. I to samo tyczy się w przypadku masek kremowych, żeby nie dokładać zbyt dużo, ale też, żeby, moi Państwo, ten olej, który jest zastosowany pod wpływem tej temperatury, no nie dochodziło do jego utraty właściwości. Tak więc tu mamy tą jedną z głowic, o której już powiedziałem, czyli głowica właśnie ta, głowica pojemnościowa. No i mamy oczywiście głowicę w systemie Durabel Res, czyli tak zwana rezystywna. I tutaj już musimy się trochę zatrzymać, bo to jest tak zwana głowica, która pracuje w trybie oporowym. Musimy pracować na gęstych właśnie olejach i to, co już tutaj powiedziałem, bo ona ma też EMS, czyli nie tylko ma RF, ale EMS, zastosowanie dodatkowo mikroprądów, czyli tak zwanych ćwiczeń, ale jest dość mocna. W związku z tym bardzo często po jej zastosowaniu, jeżeli nie jest odpowiednie proporcje produktów podane na skórze, może dojść do tej tak zwanej pokrzywki, która może się pojawić, szczególnie u osób, no, które mają dość taką problematyczną część związaną na przykład z wrażliwością mocno skórną na zastosowanie tego typu technologii. No i tutaj praca jest w trybie oporowym, znacznie intensywniejsza i metalowa elektroda bezpośrednio dotyka skóry, pracuje na głębszych warstwach, energia koncentruje się głównie w tkankach na wyższej rezystywności i praca może wpływać i przede wszystkim wpływa na tłuszcz trzewny, ale tłuszcz też nagromadzony w danych obszarach, czyli tam, gdzie tego tłuszczu jest bardzo dużo, ale ona bardzo dobre ma zastosowanie we wsparciu, w rehabilitacji i fizjoterapii, o czym mówiłem też tydzień temu, gdzie bardzo dobrze działa na układ kostny, układ mięśniowy, więzadła, moi Państwo, i układ krążenia, dlatego też bardzo dobrze się sprawdza przy rwie pulszowej, przewlekłych schorzeniach, przy RZS-ie, przy boleriozie, o czym mówiłem, przy zespole jelita drażliwego. No i, moi Państwo, tutaj trzeba pamiętać, nie wolno pracować na preparatach wodnych, bo jest szybkie odparowanie i może dojść do poparzenia skóry. Dlatego tutaj muszą być to właśnie odpowiednie proporcje tych sorbetów, które mamy, maseł kremowych, w taki sposób, żeby wzmacniać tą warstwę siateczkowatą i przede wszystkim wzmacniać syntezę, moi Państwo, tego kolagenu. No i zobaczcie sobie, tutaj macie przykład właśnie tych dwóch głowic, tych właśnie, ile tych głowic jest, jak jest to zastosowanie w tych głowicach, jak to funkcjonuje, o czym dzisiaj w części praktycznej Państwu pokażę.
jeżeli chodzi o wykonanie tego zabiegu, bo mamy modelkę i dzisiaj też będzie od strony praktycznej, jeżeli chodzi o tą kwestię. No i moi Państwo, taka jeszcze jedna, myślę, że bardzo istotna rzecz, to jest to, z jakimi efektami możemy potencjalnie spotykać się, stosując tą technologię, właśnie z wykorzystaniem, dzisiaj mówimy o podbródku. Zobaczcie Państwo to lewe zdjęcie po lewej stronie i to jest przykład klasyczny o podbródku, o którym ja dzisiaj mówię. Czyli moi Państwo, ten podbródek, który tutaj dzisiaj mamy, to my dzisiaj mówimy właśnie o tym, czyli zastosowanie technologii Meltivio, czyli lipolityczne spalanie tkanki tłuszczowej na podbródku. Praca tą technologią, moi Państwo, będzie odbywała się w trybie tym oporowym albo w trybie tym rezystywnym. I teraz, moi Państwo, na co zwrócić trzeba uwagę? Pracujemy około 10 minut, moi Państwo, głowicą tą srebrną, szczególnie jak mamy tak duży nadmiar tkanki tłuszczowej, i 10 minut pracujemy czarną. Nie pracujemy, moi Państwo, dłużej. 20 minut to jest najdłuższy czas. W odstępach mniej więcej co 3 dni wykonujemy ten, moi Państwo, zabieg. Co 2, co 3 dni, ale tak najlepiej co 3 dni, bo ta skóra jest uwrażliwiona. Oczywiście, jeżeli jest taki nadmiar tkanki tłuszczowej, jak widzicie tutaj na zdjęciu, no to, moi Państwo, mówimy po lewej stronie, czyli tej modelki, no to tutaj, moi Państwo, musi iść głowica srebrna. Nie ma innego wyjścia, ona działa głębiej i wtedy, moi Państwo, ja oczywiście odkręcam tą głowicę tutaj, która jest w przypadku ciała, i nakręcam sobie tą malutką głowicę, moi Państwo, srebrną. Widzimy? Jest oznaczone białe, to do srebrnego, czarne do czarnego, prawda? I trzeba pamiętać, że tu stosujemy dwie głowice. Natomiast w przypadku szczuplejszych podbródków, tak jak widzimy to drugie zdjęcie, to, moi Państwo, zdecydowanie wystarczy nam tylko ta głowica czarna, czyli, moi Państwo, zobaczcie sobie, w tym wypadku możemy sobie tylko i wyłącznie zastosować tą głowicę pojemnościową, czarną. Czyli jeszcze raz wrócę do tego. A w przypadku pierwszej modelki stosujemy naprzemiennie głowicę w trybie oporowym. Dobrze. Którą mamy. I również głowicę tą czarną, czyli głowicę tą, o którą już mówiłem, czyli pojemnościową. No ale zobaczmy sobie jeszcze inne case study, bo ja trochę tego dzisiaj Wam przygotowałem. Mam nadzieję, że Was, drodzy Państwo, nie zanudzę, ale trochę chcę pokazać case study, jak możemy pracować. Przykład drugi, moi Państwo. Zobaczcie sobie drugie zdjęcie, czyli po środku to zdjęcie. Zdjęcie po środku, nawet też to po lewej. Znowuż łączymy głowicę srebrną z głowicą czarną, czyli głowicę oporową z głowicą rezystywną, dobrze? I to samo tyczy się środkowego zdjęcia, tam gdzie ten nadmiar jest dość duży tej tkanki tłuszczowej, ale też musicie pamiętać o jednej rzeczy, że nie zawsze będziemy robili jedną, bo na przykład po prawej stronie mamy modelkę, w której tylko zastosujemy głowicę czarną, czyli głowicę rezystywną. Kolejne zdjęcie, zobaczcie sobie, środkowe zdjęcie, głowica oporowa, rezystywna. Lewe zdjęcie, moi Państwo, mimo wszystko można byłoby rezystywna i oporowa, ale raczej można byłoby się skupić w okolicy rezystywnej, tylko i wyłącznie. Znowuż po prawej stronie mamy osobę, u której tylko będziemy pracowali 20 minut głowicą czarną, czyli głowicą, moi Państwo, rezystywną. Kolejna rzecz. Zobaczcie, wszystkie modelki, które tutaj są, drugi podbródek, przy czym nie sugerujcie się, moi Państwo, zdjęciami powyżej, bo to już jest technologia na przykład RF-a mikroigłowego, ja dzisiaj tylko pokazuję podbródki, tak więc proszę skupić się tylko na obszarze podbródka, bo omawiamy case study, jak technologia działa na wybrany obszar, tak żebyśmy, moi Państwo, mieli efekt, czyli tutaj mamy zastosowanie, moi Państwo, tylko i wyłącznie głowicy czarnej,
rezystywnej 20 minut, jeżeli chodzi o podbródek. No i mamy jeszcze, moi Państwo, kolejne zdjęcia, przy czym proszę się pierwszym zdjęciem nie sugerować, bo tu jest wzmożona porowatość tej skóry, no i oczywiście jeszcze takie blizny potrądzikowe, tak więc zdecydowanie RF, ale podbródek to jest znowuż, moi Państwo, głowica rezystywna. Środkowe zdjęcie rezystywna i ostatnie zdjęcie rezystywna, czyli mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu, że tam, gdzie jest nadmiar tkanki tłuszczowej, znowuż wrócę do zdjęcia pierwszego na górze, bardzo dużo rezystywna oporowa, czyli oporowa rezystywna, a tylko rezystywna, czyli tak zwane dura, tak zwane internal, głowica, pracujemy tam, gdzie nadmiaru tkanki tłuszczowej znacznego nie ma, o czym trzeba pamiętać. Pamiętajmy też, że głowica ta durable, czyli podwójna, ta oporowa, jest głowicą, która również zastosowanie tej technologii EMS-a i RF-a na tej głębokości maksymalnie do 9-10 oddziaływania tej technologii może być również stosowana, moi Państwo, u osób, które borykają się z problemem właśnie tych problemów z nerwami. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio, trochę się znowu rozgadam, ale ostatnio spotkałem się z bardzo fajnym, znaczy z fajnymi, to może nie fajnymi, ale powikłaniami po RF-ach mikroigłowych, gdzie dochodzi, moi Państwo, do przegrzania nerwów, a tym samym na przykład no, tego, że dany kącik opada, czy jest nierównomierny. I tu, moi Państwo, chciałbym, żeby Państwo też zdawali sobie sprawę, że ta technologia właśnie w tej zastosowanie srebrnej głowicy, tej oporowej, będzie nam działała na regenerację tych nerwów, szczególnie tam, gdzie na przykład było źle podane coś mezoterapią igłową, źle był podany gdzieś kwas hialuronowy, doszło do porażenia, czy zastosowanie HIFU, czy innej technologii. To tak, żeby Państwo wiedzieli. Ile zabiegów wykonujemy w serii, żeby Państwo wiedzieli? Wykonuje się około 6 zabiegów w pierwszej podstawowej serii. Cena takiego zabiegu, moi Państwo, powinna kształtować się w granicach na podbródku 150 zł, nie więcej. Sprzedaje się to w serii, co 3 dni 6 zabiegów, powinny być dość szybko te efekty, moi Państwo. I dlaczego robi się pierwszą serię i robi się chwilkę przerwy i obserwuje się, jak się zachowuje organizm, żebyśmy zaczekali sobie później po tej serii około 3 tygodni, żeby zobaczyć 3-4 tygodni, czyli miesiąca, do tego, żeby ocenić, na ile lipolitycznie żeśmy już zadziałali na tym podbródku i na ile powtarzamy ewentualnie tą serię. Pamiętajmy, że nie możemy w serii robić żadnych, moi Państwo, lipolityków na bazie kwasu deoksycholowego, na bazie, moi Państwo, fosfatytylocholiny, bo może dojść do przegrzania tego, a jak dojdzie, proszę Państwa, do przegrzania, to mogą dojść, moi Państwo, jeszcze inne problemy związane z preparatem lub, nie daj Boże, z martwicami. Tak więc robimy sobie, moi Państwo, przerwy. Jak robimy lipolityk, to 3 tygodnie, 4 tygodnie jest przerwy do Meltivio. Jak robimy Meltivio, to po serii dopiero, moi Państwo, sięgamy po tą procedurę. Tak więc to, żeby Państwo wiedzieli. No i tu pytanie Pani Małgosi Jagielskiej, po ilu zabiegach jest taki efekt? No to tak jak powiedziałem, w zasadzie po 6 zabiegach są bardzo szybko efekty. Pamiętajcie, że czasem to, co zdjęcie widzicie tutaj, trzeba zastosować dwie te głowice, żebyście mogli mieć ten efekt odpowiedni. Ja dzisiaj będę starał się tymi dwoma głowicami pracować w odpowiednich proporcjach. I to Wam na pewno w pewien sposób, moi Państwo, pomoże. No i wiemy już o technologii, wiemy, jak często wykonujemy zabiegi, wiemy, że pierwsza seria to jest 6 zabiegów, podbródek czy ta linia, tak bym powiedział, tutaj żuchwy, bo dzisiaj sobie tutaj tak będziemy operowali na tej części. Starajcie się, moi Państwo, pamiętać, bo oddzielnie o bichatach zrobię jeszcze webinar i powiem o zastosowaniu tej technologii na bichaty, tak żebyśmy mogli spalić tą tkankę tłuszczową. Pamiętajcie, mówimy o działaniu lipolitycznym. Nie nadinterpretowywujcie zbyt dużego zagęszczenia skóry czy podniesienia, bo to nie jest technologia, która Wam takie efekty zrobi. Dużo czytałem badań naukowych, bo jest to twórcą tej technologii jest Włoch, który wynalazł, ale my musimy się cały czas skupić, czy to jest bardziej lipolityczne działanie i poprawa
lekko gęstości, ale od gęstości, poprawy uniesienia, podniesienia, naciągnięcia są zupełnie inne, moi Państwo, technologie, które mamy. No i proponuję, żebyśmy przeszli do zabiegu. Ja mam już modelkę, tak więc już tutaj trochę będzie takiego harmideru, ale to dosłownie chwilka i już, moi drodzy, pokazuję Wam, jak, moi Państwo, mamy zastosowanie tej technologii i w jaki sposób możemy tutaj sobie podziałać. Tak więc już szypujemy modelkę. No, proszę Ciebie, Natalia. Będę się starał Państwu pokazać całość, tak żeby Państwo widzieli o dokładnie, jak stosujemy tą technologię, jak ją wykorzystujemy, w jaki sposób ona będzie nam działała. Światło zrobimy większe. No i moi Państwo, zobaczcie, będziemy się skupiali na obszarze tutaj, czyli będziemy działali na podbródku. Ja zastosuję teraz troszeczkę lekki demakijaż tej części i już będę pokazywał, jak wykonujemy zabieg. Przygotujemy tutaj, żeby modelka nasza miała, mam nadzieję, że fajnie widać. I robimy, moi Państwo, oczywiście demakijaż delikatny tego obszaru, no bo muszę też, moi Państwo, jakoś to Państwu też pokazać, tak żeby Państwo sobie zobaczyli. Tutaj ze mną już stoi Melkivio. Zaraz będziemy je, proszę Państwa, używali. Nakładam rękawiczki. Do demakijażu będę używał naszej linii kosmetycznej, moi Państwo. W tym wypadku możemy zastosować sobie dwie linie. Albo możemy sobie zastosować przy skórach bardzo wrażliwych, na przykład tą linię na bazie wyciągu ekstraktu ze smoczej krwi, tak zwaną Croton Lechleri. Pamiętajcie, że to jest wyciąg z drzewa, który rośnie na Teneryfie, tak zwane drzewo smocze, które mówimy, świetnie będzie się nam naprawdę sprawdzało, jeżeli chodzi o zastosowanie. Albo mamy liposomalną witaminę C, czyli Infinity C, która będzie świetnie łagodziła i myślę, że pokuszę się tutaj o zastosowanie na naszej modelce. Można też bardzo fajnie zastosować tą linię z retinolem łagodnym w technologii KMK, tak zwanej wersji olejowej, szczególnie teraz w tym okresie, który mamy w okresie już praktycznie końca lata. No i stosujemy sobie, ja sobie zrobię. Zastosuję sobie właśnie tą linię, ona jest w takiej wersji żelowej. O. Delikatnie, moi Państwo, najpierw sobie wprowadzę. Wezmę sobie waciki do przetarcia. O. Dziś się skupiamy na podbródku. Jeszcze raz to powtarzam, czyli dzisiaj nie robimy innych obszarów. Dzisiaj jest webinar dotyczący podbródka. No ale to nie koniec. Ja sobie waciki zostawię.
I moi Państwo, zastosuję sobie jeszcze tutaj jedną rzecz. Troszeczkę wezmę jeszcze mleczka z tej smoczej krwi, dlatego że ja go bardzo lubię, on jest świetny w ogóle na te problemy właśnie takie, o, skórne. Ten wyciąg z drzewa Croton lechleri, pamiętajcie, że stosowany jest i w ogóle ta substancja czynna w postaci Dragon's Blood, czyli tego wyciągu, jest stosowana przy poparzeniach skórnych, przy wszelkich, moi Państwo, takich zmianach i jest to linia, która ma zastosowanie przy przebarwieniach, idealnie teraz po okresie wakacyjnym, gdzie wszyscy wracają z tych różnych wojaży. No i teraz muszę zrobić sobie preparat, który będzie przewodził nam. No i teraz już pokazuję. Tutaj na pytania, moi drodzy, będę odpowiadał troszeczkę później, na koniec, żebym mógł zrobić już zabieg, bo pytania są. Co do technologii HIFU, ja robię technologię HIFU od ponad już 8 lat, ale uważam, że jest to już technologia schyłkowa. To znaczy uważam, że mimo wszystko jednak ta technologia już ma mniejszą taką swój okres na to. To była technologia, uważam, ale w niektórych sytuacjach jest niezbędna, ale odpowiem, jak łączymy to z technologią HIFU. No i tak jak mówiłem, będę sobie używał do tego celu te dwie linie, czyli moi Państwo, pierwsza rzecz, którą ja zastosuję sobie, to zastosuję sobie tą linię z niacynamidem, czyli jest to, moi Państwo, specjalna monoceutyczna linia, która wykorzystuje w swoim składzie funkcjonalne, ukierunkowane substancje aktywne, nikotynamid, zawarty, który ma świetne działanie normowania pracy gruczołów łojowych. I tą, moi drodzy, linię będę stosował właśnie z niacynamidem. Biorę sobie, moi drodzy, ampułeczkę. Ja już tutaj naszykowałem. Do tego jest specjalna maska kremowa. Jest specjalny też krem na zakończenie. I jak łączymy? Bo to jest bardzo istotne. Otóż, moi Państwo, około 70% tej maski kremowej i, moi Państwo, 20% do 30% ampułki. Dobrze? Czyli biorę sobie tą ampułkę. Ona, zobaczcie, ona ma taką mleczną konsystencję. I teraz sobie, moi drodzy Państwo, dosłownie jedna, półtorej pipetki, nie więcej. Następnie biorę sobie szpatułkę, no, i rozrabiamy sobie, moi Państwo, tą maskę, tak żeby ta konsystencja była odpowiednia, tak żeby też dłużej nam zachowało się na skórze. No i wtedy mniejsze są te zmiany skórne w postaci tego bodźca termicznego, o których mówiłem, czyli tych pokrzywek, dlatego że dłużej się utrzymuje, ale to, co jest, myślę, że najistotniejsze, ta wersja, ona świetnie nam będzie łagodziła te zmiany, dlatego że to jest typowo taka linia na te zmiany o podłożu takim właśnie grudek, wszelkiego rodzaju zmian takich trądzikowych, o nieznanej etiologii, pokarmowe, czy też, a nawet alergiczne, czy też właśnie działające na bodźce termiczne, czyli sauna, ciepło, gorąco. Ja o tym zrobię oddzielny webinar odnośnie fachowego podejścia, żeby Państwo też mogli sobie zobaczyć, jak radzić sobie tą linią i jak ta linia naprawdę będzie nam pomagała. Mamy, rozprowadziłem, zostawiam taką warstwę troszeczkę, moi Państwo, grubszą. Jeszcze mi maska została. I co robię? Uruchamiam sobie urządzenie. Soft Państwu później jeszcze pokażę, natomiast jak pracujemy. Płytkę muszę sobie dać pod plecy tutaj, tak więc sobie, to jest dość taka duża ta płyta, jak ta, można było normalnie
Trochę zimne będzie, ale chyba nie jest tak źle, co? I zaczynamy. Jak jest nadmiar tkanki tłuszczowej, bierzemy tą, moi drodzy, reoporową głowicę. Czyli robię start, durable, tylko moc ustalam. Zaczynam, moi Państwo, od mocy 30-35%. Robię start i polistymi ruchami wykonuję tą pracę. No czekajcie, już. No dobrze. I pracujemy sobie kolistymi. Tu się musimy trochę tak, tam gdzie jest nadmiar tylko tkanki tłuszczowej duży, moi Państwo. Nigdzie nie ma, moi Państwo, kolistymi ruchami. I tu moc jest od, moi Państwo, 10 do góra 30%, nie więcej. My zatrzymaliśmy się na 25 w tej chwili. Jest OK? No, 25. Koliste ruchy, 10 minut, moi Państwo, to wykonujemy. Przypominam, 10 minut, 25% mocy. Jest dobrze? Podwyższyć mogę? Nie. Nie. No to dobrze, no to 25 zostaje, czyli zostajemy, ale tylko tam, gdzie jest nadmiar tej tkanki tłuszczowej. Jeszcze raz to powtarzam, dobrze? Kolisty ruch, cały czas wykonujemy kolisty ruch. Po 10 minutach przechodzimy na drugą głowicę, głowicę, moi Państwo, rezystywną, która w naszym wypadku i w wypadku naszej modelki będzie idealna. Generalnie w przypadku naszej modelki ona powinna być całościowa. Nie stosujemy i mamy tu fajną taką głowicę płaską, zobaczcie sobie, którą będziemy podnosili. I ja sobie przechodzę na właśnie tak zwany internal, czyli właśnie tą jedną technologię. I, moi Państwo, stosujemy tylko już bez EMS-a. Zrobię sobie 30% wyższą, zastosuję energię i zobaczcie, że będzie zupełnie inaczej. Patrzcie, jest większa moc, idziemy góra, dół i jest lepiej? No i patrzcie, a mimo wszystko moc jest zdecydowanie większa. I tu idziemy góra, dół i tu proponuję, moi Państwo, dwie procedury. Jedna procedura tam, gdzie jest dużo tej tkanki tłuszczowej, to jest góra, dół, bo ona jest wyprofilowana w odpowiedni sposób. Czujemy delikatne ciepło, ale jest delikatne? Dobrze, okej. Okay. Bo Natalia jest bardzo delikatną osobą i ona cokolwiek, co byśmy nie robili, to ona bardzo to, moi Państwo, mocno odczuwa. I około 10 minut wykonujemy góra, dół, moi Państwo. A później kolejne 10 minut, szczególnie u osób, które nie mają takiego nadmiaru tej tkanki tłuszczowej, a chcemy tylko punktowo, wykonujemy kolistymi ruchami. Nie wolno nam się, moi Państwo, zatrzymywać. Mamy, zmieniam głowicę, robię stop. Zmieniam tą końcówkę. Na kolistą, zostawiam na tej samej mocy, robię start i przy mocy 30, czas mam 35. Pracuję kolistym ruchem, tak jak w tej głowicy oporowej, której robiliśmy. I pracujemy tu, gdzie jest nadmiar. W porządku? Nie piecze nic? Nie piecze, no widzimy, tak więc. To wykonujemy i tu wykonujemy oczywiście przy tym kolistym ruchu te 10 minut, moi Państwo, zdecydowanie jest wygodniej niż w tej pozycji tylko góra, dół, którą wykonujemy, bo rzeczywiście jest to gorsze. Ta maska jest idealna do tego. Dlaczego? Dlatego, że ona przede wszystkim będzie nam zmniejszała stan, moi drodzy, zaczerwienienia i ewentualnej pokrzywki, która może się pojawić po zabiegu. Może się pojawić po zabiegu, ale przy zastosowaniu odpowiednich proporcji preparatów nie powinny takie rzeczy, moi Państwo, występować, o czym ja już dzisiaj powiedziałem, czyli proporcja 70% maski na 30% ampułki dermostaw, a w przypadku zabiegu na ciało 70% masła, czy truskawkowego, czy jagodowego, czy szczególnie mojego polecanego arganowego balsamu z proporcją 20-30% oleju.
No i to jest całość zabiegu, moi Państwo. Robimy koli z tymi ruchami, tutaj liczy się ten czas i praca, którą musimy wykonać, a resztę za nas wykona już ta technologia. Jak zrobię to? Zmywam, moi Państwo, ja sobie tutaj naczkowałem baciki, czyli zmywam tą część. Skóra może być po zabiegu delikatnie uwrażliwiona, moi Państwo. Trzeba pamiętać, że przeciwwskazaniami do zabiegu jest stan zapalny, infekcje, wszelkie szczepy metalowe, moi Państwo, tak więc jest specjalna karta do zabiegu, która jest wymagana do podpisania przed zabiegiem, na co trzeba zwrócić uwagę. Uwrażliwienie trochę tego miejsca po zabiegu, dlatego ja, żeby mniejsze było uwrażliwienie tego miejsca, zastosuję krem z linii Dermostat, który tutaj już będę miał. Czyli znowuż linia Dermostat, tylko i wyłącznie niewielką ilość kremu, naprawdę niewielką ilość. No i teraz tak, trzeba pamiętać, że po zabiegu skóra może być tam bardzo mocno uwrażliwiona. Nie idziemy na żaden basen, na żadną saunę, przynajmniej dobę po. Nie, moi drodzy Państwo, nie rozgrzewamy tego miejsca, nie pijemy preparatów alkoholowych. I nie pijemy, moi Państwo, również lub nie jemy ostrych potraw, żeby tego nie nadwyrężyć, jeżeli chodzi o to miejsce. Tak więc tak to, moi Państwo, wygląda w dużym skrócie, jeżeli chodzi o podbródek. Czyli przypominam, 20 minut maksymalnie pracujemy na głowicy tej rezystywnej, 10 minut do góry, końcówką płaską, wyprofilowaną, a później 10 minut kolistymi ruchami w tym obszarze pracujemy. Kolejna rzecz, moi Państwo, maksymalnie oczywiście, to możemy spokojnie też 10 minut, bo sam podbródek będzie krócej. Wszystko zależy od obszaru tego podbródka, ile tej tkanki tłuszczowej, moi Państwo, tutaj jest. W przypadku ogromnej ilości tkanki tłuszczowej możemy popusić się po głowicę oporową, ale trzeba pamiętać, że ona jest bardzo mocna, bardzo głęboko oddziaływuje i zaczynamy od mocy 10-15 i podwyższamy tą moc. No i za chwilkę będę odpowiadał na Państwa pytania. Ja już sobie tutaj Natalii bardzo podziękuję. Dziękuję za dzisiaj wizytę i za pomoc w dzisiejszym webinarze, który mamy. No i wracam, moi Państwo, do Was i już odpowiadamy na pytania. Zdejmujemy sobie tą płytkę, nakładamy i już. Tu padło też pytanie, moi Państwo, o jak wygląda. Oczywiście przy zakupie urządzenia macie Państwo wiele opcji. Macie nazwany taki też rabat elastyczny, który związany jest, moi Państwo, z kosmetykami, które otrzymujecie przez 10 miesięcy maksymalnie do roku czasu. Ale w odpowiednich warunkach, więc zachęcam do kontaktu z nami, z naszymi opiekunami, do nas pisania i wtedy my prześlemy. Ale, moi Państwo, koszt urządzenia jest 28 999, w tym oczywiście macie Państwo szkolenie, materiały marketingowe, które macie, z opcją, moi Państwo, tą tak zwanego rabatu elastycznego, który obniża cenę urządzenia w ramach tak zwanego pakietowego otrzymania kosmetyków. I to jest też, myślę, że fajne, dlatego że otrzymujecie wszystkie preparaty do wykonywania zabiegu, maski specjalne do wykonywania, do wykonywania również otrzymujecie kremy na zakończenie. No i łączymy to, moi Państwo, z odpowiednią pielęgnacją w domu. Na przykład ta linia Dermostat jest linią, która jest również, jakbyś mi przyniosła, Natalia, detaliczne pudełko, bym pokazał Dermostabu, jest również też, moi Państwo, linią, która jest do domu dla klienta, czyli po zabiegu, na przykład linia Dermostab czy liposomalna witamina C idealnie się, moi Państwo, sprawdzi jako łagodzenie tych zmian, które tutaj się mogą nam pojawić po zabiegu. Jeszcze raz przypominam, jednym z elementów po zabiegu właśnie zastosowaniem tej technologii może być zaczerwienienie
lekkie przekrwienie tej troszeczkę skóry, mogą pojawić się delikatne taka pokrzywka, która z reguły ustępuje w ciągu od 2 do 3 godzin. W najgorszym wypadku utrzymuje się dobę, góra 48H, przy czym przy zastosowaniu odpowiednich preparatów ona nie będzie nam, moi Państwo, występowała, jeżeli chodzi o tą część. Dlatego bardzo istotnym elementem po zabiegach z linii właśnie, po zabiegach z Meltivio jest zastosowanie preparatów do domu, szczególnie klientom, który powinien sobie zakupić taki preparat detaliczny. Dlaczego? Dlatego, że ten preparat mu starczy już na tą serię 6 zabiegów i mając na przykład ten monoceutyczną z niacinamidem linię, wszelkie te zmiany może sobie łagodzić i gdyby nawet się decydował, czy na obszarze na brzuchu, czy na bokach, czy na pośladkach, to już ten preparat mu zostanie do miejscowego, moi Państwo, zastosowania. I preparat jest, tak jak mi tutaj Natalia przyniosła, w 50-mililitrowej tubie, ładnie spakowany dla klienta, tak więc zachęcam, żeby też pamiętać o tej tak zwanej kwestii pozabiegowej, czyli klient po zabiegu powinien zwracać bardzo istotnie uwagę na to, żeby stosować odpowiednie preparaty, żeby nie było tak, że później się pojawia, że wy dzwonicie, że coś wyskoczyło, a ja się pytam, no dobra, a czy były zastosowane preparaty? No nie, bo klientka nie chciała, ale to jest zawsze wpisane w karcie, że obowiązkowo klient powinien po zabiegach stosować odpowiednią kurację rekomendowaną przez kosmetologa czy terapeutę zabiegowego. Dziękuję Ci bardzo. No i odpowiadam, moi Państwo, na pytania. Jeszcze tylko pokażę Państwu soft, już tak zrobię trochę tak lightowo Państwu, żeby Państwu zobaczyć, jak prosty jest soft, bo tutaj pracujemy tylko, moi Państwo, na 2 rzeczach. Przede wszystkim pracujemy, zobaczcie, mamy tutaj czas i moc. I nic więcej, wybieracie, czy to jest durable, czyli ta oporowa, podwójna, czy rezystywna internal, moi Państwo, ta czarna. I macie tylko procent mocy i czas, ustawiacie sobie zabiegu. Nic więcej, moi Państwo, no nic bardziej prostszego nie ma. Do tego, moi Państwo, jest pielęgnacja pozabiegowa, o czym już tutaj powiedziałem. I, moi Państwo, całe protokoły zabiegowe w tabelach. Oczywiście wszystko jest w ramach szkolenia. To proszę Państwa, to ja to tylko tak pokazuję, odpowiadając na Państwa za chwilę pytania, które tutaj pewnie się, moi Państwo, pojawią pomału. No dobra, odpowiadam na Państwa pytania odnośnie tej technologii, tak żeby trochę przybliżyć. A tutaj jeszcze, o, pokażę Wam jeszcze ten brzuch, który pokazywałem w ubiegłym tygodniu, jak robiłem o Meltivio tłuszcz trzewny. Dobrze, to chyba coś dla mnie, Julia Szóstek. No widzisz, Julia, każdy coś znajdzie dla siebie. A jak ten zabieg można podziałać z Kobido i na przykład osteopatią? Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o osteopatię i wszelkiego rodzaju zabiegi, których celem jest w ogóle znalezienie różnych też przyczyn i działanie, można to łączyć. Oddzielny webinar taki fizjoterapeutyczny zrobię, moi Państwo, bo w tej chwili zaraz pokażę, jakie są kolejne też moje webinary, bo pamiętajcie, moi Państwo, że my dzisiaj sobie tutaj mówimy o tym, ale ja również przygotowałem dla Państwa kolejne takie moje spotkania, które już będą. Zachęcam oczywiście Państwa do też odwiedzenia nas 26 września, jest szkolenie z mastera z blizn, obrzęków i zastojów limfatycznych. Webinar jest 7, moi Państwo, września o laseroterapii. Dlaczego tak ogromny wzrost jest? Tak więc zachęcam wszystkich o 19, żeby sobie wpisać ten dzień, jeżeli chodzi o 7. No i, moi Państwo, jeszcze tak z tych rzeczy, które też Państwu pokażę już, co jeszcze naszykowaliśmy dla Państwa. Jeszcze jest, moi Państwo, poza tym terminem warsztaty z laseroterapii, na które zapraszam 19 września do nas, do siedziby, do Łodzi. Kto sobie życzy, szczegóły są na naszej stronie internetowej w zakładce eventy. Można się zapisać, tak więc kto będzie miał ochotę. No, jeżeli chodzi o tą część i z webinarów, które jeszcze przygotowaliśmy, czyli wiemy, że tutaj są, będą, moi Państwo, jeszcze z depilacji i przygotowany jest specjalny webinar 14 również z, lasero,
laserowego liftingu. I to będę łączył trochę z Meltivio, czyli gdzie spalić tkankę tłuszczową, a już laserowo zrobić fajny, moi drodzy, lifting. Możecie sobie to, moi Państwo, zapisać. Ale odpowiadam na Wasze pytania, jak to wygląda. Czy można łączyć z COBIDO? Nie wiem, czy jest sens, powiem szczerze. Dlatego, że jeżeli chcecie zrobić masaż, ja tu bym w ogóle tą technologię łączył z urządzeniem takie, które za mną tutaj, moi Państwo, stoi, czyli Inari, czyli lifting nitkowy, działa jak nici liftingujące i robi specjalny masaż tangu, czyli podobny do masażu COBIDO. Jest inny po prostu, inny, może tak powiem podobny, inny, ale generalnie mówiąc o masażu, można połączyć i odciągnąć skórę, ale przede wszystkim też bardzo fajnie podziałać na spalenie tej tkanki tłuszczowej w tych obszarach. Można, Julia, jak najbardziej. Jak łączyć z HIFU? Najpierw zrób tą technologię, a zobaczysz, że do HIFU nie wrócisz, jeżeli chodzi o działanie lipolityczne. HIFU stoi tutaj, które tutaj mam. Wszystkie zresztą nasze urządzenia są, moi Państwo, w naszych obudowach i tak samo to wszystkie są w jednych i tych samych obudowach. Oczywiście no, poza innymi urządzeniami, ale musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, że jak robimy HIFU, to ten problem z HIFU, jaki jest, to są wzrosty, moi Państwo. Ja pozdrawiam panią doktor Martynę Gabrielską, z którą dużo prowadziłem na ten temat rozmów i powiem Państwu, że no jest w tym, to HIFU robi wzrosty, ono daje fajne efekty, no ale niestety później jak coś się chce robić, to niestety te wzrosty są. Ja nie mówię, że jestem przeciwnikiem HIFU, ale uważam, że jak już robicie lipolitycznie, to najpierw zróbcie Meltivio, zobaczcie efekty po pierwszej tej serii, a dopiero później zróbcie, moi drodzy, HIFU po tej serii 6 zabiegów. Jeżeli chodzi o to, co jeśli klientka ma tarczycę? No, jak ktoś ma tarczycę, to dobrze. Musi pani Ania mi napisać, co miała na myśli. No bo zakładam, że jak ktoś ma tarczycę, to dobrze, że ma tą tarczycę. To znaczy, że nic się nie dzieje, jeżeli są problemy z tarczycą. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład Hashimoto w stanie zapalnym, czyli bierze wszelkie preparaty, eutyroksy, letroksy, to mimo wszystko jednak ten obszar zabiegowy w stanie zapalnym bym omijał. To na pewno. Natomiast jeżeli nie jest w stanie zapalnym, zawsze nie pracujemy na tarczycy, czyli my omijamy, moi Państwo, ten obszar. My się skupiamy tam, gdzie jest tkanka tłuszczowa. Trochę się tak tutaj poruszam. Aparat na zęby, witam Paulina, cześć. Na zęby, kolczyki w jamie ustnej są przeciwwskazaniem? Nie, nie są przeciwwskazaniem. Jeżeli chodzi o to, nie zmienia to faktu, że zastosowanie tej technologii no, może wywoływać i mieć wpływ na aparat ortodontyczny, na przykład właśnie kolczyki. U niektórych osób wtedy no, trzeba te kolczyki zdjąć, a aparat ortodontyczny można pokusić się o tak zwane wkładki silikonowe, jeżeli chodzi o to, ale nie jest to całkowitym przeciwwskazaniem. Tutaj Kasia, czy można połączyć z lipolizą iniekcyjną? Tak jak najbardziej, tylko tak jak mówiłem, najpierw robicie Meltivio, patrzycie na efekty po tej serii. Seria powinna zamknąć się w 4 tygodniach i dopiero po tym robicie lipolityki. Broń Boże, robić w trakcie. To jest w ogóle absolutnie niemożliwe. Czy nawiotkość skóry po dużym spadku wagi też się sprawdzi jednak ta technologia? W moim odczuciu nie. Ja wiem, że wiele osób powie tak i być może firmy, które mają podobną technologię konkurencyjną powiedzą, że tak, ale szczerze, ja nie widzę takich efektów. Zdecydowanie sprawdzi się na wiotkość skóry i na podniesienie i uniesienie technologia Inari HTP. To jest zdecydowanie częściowo RF mikroigłowy na poprawę gęstości, ale ta technologia raczej działanie lipolityczne, spalania, trochę poprawy jędrności, ale ja bym nie nadinterpretowywał tego. Czyli HIFU raczej na ciało. Powiem tak, jeżeli chodzi o HIFU, to ta technologia, zapraszam do 24 prowadziłem webinar o tym tłuszczu trzewnym. Zdecydowanie będziecie mieli, nie sięgniecie po HIFU.
w ogóle, bo przede wszystkim HIFU na ciało jest długo, żmudny, pracuje się długo i powiem szczerze, to musi być połączone zawsze, moi Państwo, z endermologią, z zabiegami body shapingu i innymi rzeczami, czy tak jak tutaj jest fala elektromagnetyczna, ale Meltivio zrobi za Was zdecydowanie większą robotę. HIFU zdecydowanie będzie działało na twarz, na wyszczuplenie, wysmuklenie, moi Państwo, tej twarzy. No i mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania Państwu dzisiaj, w dzisiejszym naszym spotkaniu. Nie widzę, by były inne pytania. Jeżeli ktoś coś mnie tutaj jeszcze o coś by chciał, to zapraszam. A ja przypomnę jeszcze i zapraszam wszystkich. 14 września webinar z liftingu laserowego. Kto, moi Państwo, ma ochotę, zapraszam naprawdę gorąco do nas, do centrali, do firmy również, na warsztaty eksperta laseroterapii 19 września. Można się zapisać na naszej stronie w zakładce eventy. Tam u nas w Łodzi macie naprawdę świetne warsztaty z ćwiczeniami naczynka przebarwienia, makijaż permanentny, tatuaż, depilacja, pajączki na nogach, przebarwienia, ostudy, tak więc naprawdę świetne spotkanie, jeżeli chodzi o to. Dodatkowo jeszcze, moi Państwo, zapraszam 7 też listopada na ekspert terapii łączonych skóra problematyczna trądzikowa. Będą tutaj, moi drodzy, zastosowane technologie właśnie laseroterapii, infuzji tlenowej, oczyszczania wodorowego z kosmetykami Dermostab i w połączeniu, moi drodzy, z liniami, na przykład z ekstraktem ze śluzu ślimaka, więc też zachęcam tutaj Państwa do tego i też zachęcam tych wszystkich Państwa, którzy by tam sobie w kalendarzu chcieli jeszcze coś wpisać, nie wiem dlaczego mi się nie chce przesunąć w dół, ale może teraz to zobaczę. 27 jeszcze października, ekspert oczyszczania wodorowego, czyli zachęcam. Na stronie i również naszej internetowej w zakładce eventy możecie się zapisać, przyjechać, rozszerzyć wiedzę w połączeniu z różnymi składnikami aktywnymi, które możecie tutaj łączyć, tak więc jest to naprawdę fajne spotkanie. Myślę, że przy ilości oczyszczeń wodorowych w Polsce tego mamy no, w tysiącach, po prostu tam ponad 4,5 tysiąca tych oczyszczeń, to moi Państwo warto sobie taką wiedzę przypomnieć właśnie przyjeżdżając 20, moi drodzy, 7. No i przypominam jeszcze wszystkim Państwu o tym, już sobie tutaj zobaczę, bo nie zawsze mi się to tak fajnie tutaj wyświetla, nie wiem czemu, może to tak jakoś mi się muszę sobie pokazać, o właśnie teraz sobie zobaczę, przypominam jeszcze o jednym spotkaniu, które tu jest zaplanowane. To jest, moi Państwo, 2 ekspert terapii łączonych, blizny, przebarwienia. Też również można się zapisać u nas. Tak więc zobaczcie, ile tych wydarzeń jest, na które możecie przyjechać, a już w przyszłym tygodniu, moi Państwo, dokładnie 7 też będę mówił o laseroterapii, czyli o depilacji, czyli zapraszam wszystkich, bo sezon na depilację się zaczął. Zresztą ja, tak jak mówię, depilujemy cały rok, ale mnie chodzi o to, żeby Państwo trochę spojrzeli na to z innej perspektywy, jeżeli chodzi o jakie są terapie laserowe, jak są lasery jednowiązkowe, trzywiązkowe, moc lasera, jak pracować słabszymi laserami, żeby osiągać fajne efekty, mocnymi, żeby nie przepalać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wszystkich Państwa naprawdę gorąco zapraszam. No i oczywiście zapraszam tych, którzy są zainteresowani pokazami tej technologii Meltivio, o której mówiliśmy, która tutaj jest, do kontaktu, do naszych opiekunów, żeby Państwo mogli sobie zobaczyć, jak działa, jak funkcjonuje, tak żeby sobie po prostu móc z niej skorzystać. Ja tym miłym akcentem dzisiaj Wam dziękuję za to spotkanie. Zobaczę, czy jeszcze jakieś się pojawiły pytania, ale chyba odpowiedziałem na wszystko dokładnie. No i życzę Państwu miłego, dobrego wieczoru. Tym wszystkim, którzy będą sobie ten webinar odtwarzać co jakiś czas, życzę wszystkiego dobrego, ogromnych sukcesów i zachęcam jeszcze raz, przypomnę, do lektury w najnowszym wydaniu. Czyli wydanie, moi Państwo, 4 kosmetologii estetycznej,
którym, moi Państwo, o właśnie technologii Meltivio jest dwie strony, merytorycznie opis technologii przez doktora Łukasza Mielczarka, a motywacyjnie Was do wszystkiego zachęci do tym, jak później zarabiać, jak lecieć dalej, nasza Kasia Kędzierska, czyli ucz się, aby latać, która powie o tym, co zrobić, żeby przekuć to wszystko, moi drodzy, na biznes, na Waszą satysfakcję, na to, byście byli szczęśliwi i zawodowo mogli się rozwijać. I w tym, moi drodzy, Was będziemy wspierać. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego czwartku, w zasadzie już końca czwartku, no i miłego nadchodzącego września po tych wojażach wakacyjnych, ci, którzy oczywiście mieli. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.